Szanowni Państwo, od czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej zmieniło się naprawdę wiele. Jesteśmy zaledwie od 7 lat w Unii, a już sobie nie wyobrażamy życia bez płynnego przekraczania granic. Przez lata normą było stanie w wielogodzinnych kolejkach, bez możliwości legalnej pracy na Zachodzie. Wcześniej standardem była praca na czarno, bez zabezpieczeń socjalnych. Bez studiowania na dowolnej europejskiej uczelni, o Sorbonie, Cambridge czy Oxfordzie można było sobie kiedyś tylko pomarzyć. Czy bez wielomilionowych dotacji na drogi, mosty, stadiony, rozwój regionów. Własnych pieniędzy nigdy nam nie starczało, autostrady i obwodnice blakły wraz z papierem, na którym je narysowano. Dzisiaj nowe możliwości uznajemy za normalne, może nawet nie do końca doceniamy nowe szanse, ale to temat na inną historię. Wracając do Brukseli, gdzie posłuję już drugą kadencję, zauważam coraz więcej rodaków nie tylko na ulicach, ale i w unijnych instytucjach. Jak sprawdziłam, dokładnie 2320 Polaków pracuje we wspólnotowych strukturach. Najliczniejszą grupę stanowią urzędnicy mianowani, którzy są zatrudnieni na stałe. Aby stać się jednym z nich, trzeba zdać egzaminy przeprowadzane przez Europejski Urząd Doboru Kadr, tak zwane EPSO. Nabór odbywa się w formie konkursów otwartych dla wszystkich zainteresowanych obywateli Unii. Na stronie EPSO zamieszczono harmonogram konkursów na 2012 rok z podziałem na kategorie rekrutowanych pracowników. Na przykład kolejny konkurs na stanowiska administratorów będzie ogłoszony w marcu bieżącego roku. Przykładowe testy dostępne również na stronie EPSO są w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Ich celem jest zbadanie zdolności czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, znajomości podstaw matematyki. Testy nie są łatwe, ale warto się starać ze względu na korzyści, jakie niesie ze sobą praca w strukturach unijnych. Wielu polskich eurourzędników jako główny powód do zadowolenia wskazuje na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wynika to z tego, że kontrakty mają charakter długoterminowy. Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe. Unijni urzędnicy mogą liczyć na godne wynagrodzenie za swoją pracę oraz czerpią korzyści z doświadczeń w pracy w środowisku międzynarodowym, co przekłada się na poszerzenie ich horyzontów, rozwój kompetencji językowych oraz naukę zwyczajów innych kultur. Kolejnym czynnikiem, dla którego tak wiele osób podejmuje pracę w unijnych instytucjach, jest możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Unia bowiem inwestuje w swoich pracowników, organizując różnego rodzaju kursy i szkolenia. Zanim podejmie się pracę jako urzędnik, warto odbyć staż w jednej z instytucji unijnych. Jest około 4000 miejsc rocznie. Są też możliwości uzyskania stażu w biurach posłów. Sama przyjmuję rocznie kilkunastu stażystów w moich biurach w Brukseli, Strasburgu i we Wrocławiu. Staże płatne lub bezpłatne dają ogromną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji i bardzo się przydają w późniejszej pracy unijnego lub krajowego urzędnika czy asystenta posła. Zachęcam wszystkich do korzystania również z programów i projektów realizowanych przez Unię Europejską, które zwiększają przyszłe kompetencje zawodowe, w szczególności ważne dla tych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Życzę sukcesów w wyborze satysfakcjonującej ścieżki kariery. Z najlepszymi pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer-Goldenberg.